Zakład Mechaniki Elektromechaniki Samochodowej Piotr Musz, Kraśnik, ulica Podleska 6. Datę 22 lipca 1976 roku uznaje się za początek komunikacji miejskiej w Kraśniku. 35 lat mieszkańcy korzystają z usług Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. W tym roku spółka obchodzi swój jubileusz. Przez 35 lat struktura Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego zmieniła się, ale cel i przedmiot pozostał ten sam, czyli służba komunikacyjna dla dobra mieszkańców i korzyści dla miasta. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego zostały zakupione nowe autobusy, które przystosowane są do przewozu osób niepełnosprawnych. Autobusy cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców i wyróżniają nasze miasto od innych. W tej chwili mamy 12 autobusów. W tym tygodniu być może uda się sfinalizować ostatni zakup w ramach tego programu regionalnego, czyli będzie w sumie 13. Obsługujemy aktualnie 7 linii. W sumie dziennie MPK wykonuje 220 kursów i 2300 km dziennie, tyle mniej więcej te autobusy wykonują. Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego ma plany związane z rozwojem komunikacji w naszym mieście. Chcielibyśmy w najbliższym czasie zoptymalizować rozkład jazdy istniejący, czyli tak, żeby on był bardziej przystosowany do tego taboru, który mamy, ale równocześnie też i do potrzeb klientów, żeby te autobusy jeździły w określonych odstępach czasu, tak żeby klient, który wychodzi na przystanki, miał tą świadomość, że w takiej porze dnia te autobusy cyklicznie jeżdżą i powiedzmy w odstępach 5- czy 6-minutowych te autobusy będą podjeżdżały. Tak, także tutaj takie mamy plany. Chcielibyśmy wprowadzić w sierpniu jeszcze nową linię. Jeśli chodzi o samą zmianę rozkładu jazdy, to planujemy, że to od 1 września nastąpi, oczywiście z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Chcielibyśmy rozszerzyć troszkę dystrybucję biletów, głównie miesięcznych, zachęcić oczywiście Kraśniczan do zakupu tych biletów. Chcielibyśmy i staramy się w większym stopniu wykorzystywać stronę internetową w tej chwili. Być może zakup tych biletów miesięcznych właśnie przez internet, taki mini sklepik, gdzie można by te bilety sobie zakupić. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne skutecznie zaspokaja wszystkie potrzeby komunikacyjne kraśniczan, zapewniając im jednocześnie punktualny, bezpieczny i wygodny przejazd.